O! Jaki maluśki strój szeryfa! Poprosił o niego w tamte święta. Sama go uszyłam. O, odznakę też. Normalnie czułbym się skrępowany, ale to jest nasza tradycja. Babci bardzo zależy na oglądaniu zdjęć. Jasne. Pamiętam te święta. Przyszliście do nas oglądać Gwiazdę Życzeń. Poprosiliśmy o śnieg i myślałam, że spadł, ale to tylko mój tata zdmuchiwał kłęby popiołu z dachu latarni. Ty i Hitch chcieliście mieć śnieżne święta, więc Argyle się o nie postarał. O, to miłe, że kontynuujesz rodzinną świąteczną tradycję wraz z przyjaciółmi. Tata byłby szczęśliwy. Ale spójrz, wasze życzenie się spełniło. Więc wcześniej w Zatoce Grzyw nigdy nie padał śnieg? O, nie, nie za mojego życia. U nas jest ciepły klimat, prawda? Ale śnieg był zawsze częścią świątecznych opowieści. Moja ulubiona z dzieciństwa to była fantastyczne historie o zimorożku. Zimorożek? Ale to jest święto jednorożców. O, to wygląda jak drzewo życzeń. Czy mogę się temu przyjrzeć? Dobra, dość już historii. Zapraszam do kącika tworzenia piernikowych domków. Do czego? Do kuchni. Porządnicki, cały mój Hitchi. Można zaczynać? Nie, czekaj! Byłbym zapomniał. Jeszcze te słodkie mini światełka do dekoracji. Nie zaczniemy, póki nie znajdę słodkich mini światełek do dekoracji domków. Babciu, gdzie mini światełka, którymi dekorujemy domki? Może tym razem obejdziemy się bez światełek? No, różnych rzeczy, ale światełek nie ma. Wiesz, one nie są konieczne. Nie! Uratowałem sytuację. Całe szczęście. Prawda, babciu? Całe szczęście, bo w dniu zimorzyczeń Hitchi lubi, kiedy wszyściutko jest idealne. To widać. Czas na piernikowe domki! Wow!